I would like to highlight the importance of the fight against the cipriato. It is very, very important because Poland is not yet taken by the cimicerta, by the gonocerus, but of course it is the right time to fight because the cimicerta started in Turkey, moved to Greece, to Italy, to Spain, and we have already at the European Union three active elements against the cimicerta. So also the polymers is important. But the people, it is very important because the cimicerta may cause a loss of 10% in the orchid for the quality. W tym miejscu winą chciałem jeszcze wrócić i poruszyć bardzo ważny temat i może preparat, tak, o którym Pan tutaj mówił, będzie pewnym rozwiązaniem. W tym roku borykaliśmy się bardzo mocno, zwłaszcza na Lubelszczyźnie, z tak zwanym cimiciatą. Zupełnie nowy szkodnik w Polsce. Już jako zrzeszenie przekazaliśmy temat do Agrosimexu, żeby coś poradzili. Uszkodzenia widać dopiero po przecięciu ziarka orzecha na pół. To jest latający szkodnik, który na początku lipca nakłuwa orzechy. One w środku zaczynają się psuć i ziarko zaczyna niestety wygląć bardzo źle. Polimery, o których Pan mówił, nie wiem, czy Pan słyszy akurat teraz, czy nie, natomiast te polimery, o których Pan mówił, może to jest pewne rozwiązanie na cimiciato, które przez Grecję, Włochy, Hiszpanię i Francję dotarło już do Polski. Jak nie zaczniemy teraz zwalczać, to będą ogromne szkody na orzechach w przyszłości. Wiem, że Karolina Felczak z Agrosimexu pracuje, żeby przygotować coś dla nas i dla zrzeszenia, żebyśmy wiedzieli, jak sobie z tym poradzić. Na przykład w Świętokrzyskim nie było takiego problemu, a na Lubelszczyźnie to był ogromny problem w tym roku. For the cimiciato, we need to have a real expert. And we think you, they are expert, because everything happened in 2 weeks. It is the very first week important to see when the cimicia is flying, and that is the moment to capture. Otherwise, it's too late. W przypadku tego szkodnika, którego ciągle nazywamy po prostu cimiciato, są tylko 2 tygodnie w roku, gdzie można go trafić. Wcześniej jest zawsze za wcześnie, a później już nic na niego nie działa i sobie lata i szkodzi w porządku. Także to jest bardzo ważne, żeby we współpracy z firmą taką jak na przykład Pana, czy z innymi, które się podejmą zadania, opracować program ochrony i szkodnika zwalczyć definitywnie. And the cleaning of the trees is very important, like Robert did. Once you are removing all the dead leaves down, you have no space for the insect to sleep and remain till May, June. So we know everything about the cimicerta. It is a very important fight. I jeszcze raz pochwałę dla Roberta za posprzątanie pod drzewami, bo zarodniki, larwy przeżywają na liściach, które nie są w plantacji wydmuchane, wykluwają się w maju i zaczyna się problem. Dziękuję.